Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał poświęcony samolotom FA-50, tym razem w służbie sił powietrznych Iraku. No cóż, zanim jednak do tego przejdziemy, to muszę się odnieść do kilku sytuacji, które wystąpiły. Przede wszystkim Państwo w ankiecie, która była na kanale, na drugim miejscu umieściliście filmy o niemieckich stratach we wrześniu 1939 roku. No i o ile nad tym filmem od dłuższego czasu pracuję, o tyle okazuje się, że YouTube jest dosyć nerwowy, jeśli chodzi o zamieszczanie tego materiału. Druga sprawa będzie dotyczyła innej kwestii, o której też chciałbym kilka słów powiedzieć. I nie bez kozery pojawia się tutaj czarno-biały materiał, ponieważ dotyczyć będzie ta sprawa czasów II wojny światowej. Otóż 17 sierpnia 1944 roku w miejscowości Dys wylądowały, miejscowości Dys pod Lublinem, wylądowały pierwsze samoloty myśliwskie Jak-1 należące do 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa. Niestety nie obyło się bez tragicznego w skutkach wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł jeden z polskich lotników. Niestety podczas lądowania pilot jednego z samolotów Jak-1, chorąży Ryszard Chorodecki, zawadził skrzydłem bądź łopatami śmigła o szeregowego Eugeniusza Kruczka, który był w obsłudze technicznej, powodując jego śmierć. Tam została odcięta głowa tegoż mechanika, niestety w wyniku tego zawadzenia. No, sprawa znalazła finał w sądzie, ale tutaj przechodzimy do meritum. Otóż w miejscowości Dys pod Lublinem znajduje się parafia i w tej parafii znajduje się cmentarz. Na tym cmentarzu znajduje się grób szeregowego Kruczka. No i ten grób jest od wielu lat zaniedbany. Ponadto pojawił się pewien drobny problem, a mianowicie no, trzeba złożyć opłatę za plac, ponieważ nie jest ta opłata od wielu lat składana. Dlatego też postanowiłem po takim dłuższym zastanowieniu zaproponować Państwu następującą sprawę, a mianowicie jeśli w miesiącu wrześniu będą jakieś wpłaty na wirtualne kawy, to całą kwotę przeznaczam po prostu na opłatę za ten grób. W przyszłości wiem, że pewne stowarzyszenie będzie podejmowało próby tego, żeby zapewnić temu lotnikowi godny pomnik. A zatem, jeśli macie Państwo życzenie, to zachęcam do wpłacania. A żeby była jasność i transparentność całej sytuacji, to umawiamy się, że na koniec miesiąca po prostu pokażę, ile pieniędzy udało się zebrać i jeżeli będzie to kwota wynosząca co najmniej 500 zł, tyle ile wynosi tam opłata, no to po prostu te pieniądze od razu przelewam na konto parafii, jeśli nie, no to z innych swoich źródeł po prostu do tego celu dołożę, a wspólnymi siłami ocalimy właśnie grób lotnika przed zniknięciem, przed zapomnieniem. No dobrze, to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć, zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego głównego tematu, jakim będą irackie samoloty FA-50. Władze Iraku po raz pierwszy oficjalnie wyraziły zainteresowanie zakupem samolotu T-50 podczas iracko-koreańskiego szczytu w Seulu, który miał miejsce 24 lutego 2009 roku. W kwietniu 2010 roku rząd w Bagdadzie ogłosił przetarg na zakup dla irackich sił powietrznych 24 odrzutowych samolotów szkolenia zaawansowanego. Spośród kilku rozważanych konstrukcji wybrano właśnie T-50. Kontrakt o wartości ponad miliarda dolarów, obejmujący także pakiety części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, a także usługi szkolenia pilotów i wsparcia logistycznego, podpisano 12 grudnia 2013 roku. Mimo oznaczenia T-50, samoloty dla Iraku bazują na wersji TA FA-50, mają działko pokładowe i radar Lockheed Martin AN/APG-67V4. Według początkowych planów dostawy miały być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy, począwszy od kwietnia 2015 roku, ale nastąpiło znaczne opóźnienie. Pierwszy iracki T-50IQ został oblatany dopiero 13 lipca 2015 roku.
Firma Korea Aerospace Industries zakończyła produkcję wszystkich zamówionych samolotów w marcu 2017 roku, ale dostawy do Iraku realizowano stopniowo ze względu na trudną sytuację w tym kraju. Chodziło tam o te wszystkie walki wewnętrzne, co budziło spory niepokój, no nie tylko w Korei, ale także w innych częściach świata, gdyż państwo islamskie było traktowane jako poważne zagrożenie. Pierwsza partia sześciu maszyn noszących numery 5001 i do 5006 została dostarczona drogą morską w lutym 2017 roku. W Iraku samoloty zostały zmontowane przez techników Korea Aerospace Industries i oblatane przez południowo-koreańskich pilotów. Kolejne dostawy nastąpiły w maju i październiku 2018 roku oraz w maju 2019 roku i obejmowały odpowiednio 6, 6 i na koniec 4 samoloty. Dwa ostatnie egzemplarze, noszące numery 5023 i 5024, zostały dostarczone 29 listopada 2019 roku. Wszystkie T-50IQ trafiły do wyposażenia 204 Dywizjonu Treningowego, wchodzącego w skład skrzydła treningowego, które podlega z kolei pod Akademię Sił Powietrznych, a sama eskadra stacjonowała najpierw w bazie Balad, ale została przeniesiona do bazy Szajba koło Basry. No i teraz tak, uprzedzając komentarze złośliwców, to ta nazwa Szajba nie ma nic wspólnego z tym, że pomysł zakupu tych samolotów był zły. Wprost przeciwnie, dla Iraku jest to naprawdę dobre rozwiązanie. Zresztą Irakijczycy potrzebowali samolotów szkolenia zaawansowanego, no i w tej kategorii ten samolot naprawdę dobrze się odnajduje i na pewno jest dobrym rozwiązaniem. U nas w Polsce jest troszeczkę inaczej, jest troszeczkę inna sytuacja, ponieważ my jako samoloty szkolenia zaawansowanego mamy samoloty Bielik. Natomiast nasze samoloty mają być chyba w końcu wersją bojową, chociaż przyznam się szczerze, że w całym tym natłoku informacyjnym powoli też już się zaczynam gubić i trudno jest mi tutaj wydawać jakieś jednoznaczne opinie. Natomiast jeśli ma to być samolot, który ma być maszyną bojową, no to bym chyba nie był do końca z tego rozwiązania zachwycony, no ale nasi decydenci i nasz rząd oczywiście wie lepiej. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, kiedy rząd podejmuje jakieś działania, które są, no delikatnie mówiąc, może nie tyle błędne, ile nie do końca przemyślane. No i mam tutaj nie tylko na myśli kwestię obronności, ale to można zarzucić wszystkim polskim rządom, od momentu odzyskania niepodległości aż do dzisiaj, no więc dostało się, można powiedzieć, wszystkim. Tak czy inaczej, z mojej strony to tyle. Ja się powoli już będę z Państwem żegnał. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy, nazwijmy ją drugowojennej. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się doprowadzić do tego, że YouTube nie będzie blokował filmu poświęconego stratom lotniczym poniesionym przez niemiecką Luftwaffe w dniu 1 września. Naprawdę nie wiem, dlaczego ten film jest blokowany, bo chyba jedynym sensownym, w miarę sensownym powodem jest ilość swastyk czy ilość krzyży Luftwaffe, które się tam pojawiają. Tak czy inaczej, no mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach, że uda się to wszystko w miarę szybko rozwiązać. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.